Witajcie moi drodzy, witam was w kolejnym wideo Game Changers Shave Club w Razor Rock Game Changers Shave Club. Dzisiaj mam przed wami kolejne dwa produkty do zaprezentowania, a nie byle jakie. Miałem sobie wziąć, powiem wam szczerze, historia dzisiejszego golenia jest troszeczkę inna. Miałem sobie wziąć tabaka, na spokojnie się ogolić, bez żadnych fajerwerków, bez filmu. Aż tutaj się okazało, że nagle z pogody, powiedzmy na początku tygodnia, było u nas tutaj w Poznaniu ze 20 stopni i naprawdę było przyjemnie. Zrobiło się przez cały tydzień po 30 i po prostu mamy upał na nowo. Nie wiem, może to są ostatnie podrygi lata, kto wie. Więc stwierdziłem, mówię, nie no, coś trzeba wyszukać na lato, jakieś może coś z chłodzeniem. Aż tutaj odkrywając swoje, że tak powiem, czeluścia na półce, zobaczyłem, o, tego jeszcze nie pokazywałem. No i stąd pomysł na dzisiejszy film. Także zapraszam was wszystkich. Jak widzicie, ja już dopijam jarbkę dzisiaj po pracy. Ciężko, ciężko, naprawdę ciężko, bo kurczę, upał daje się we znaki. Ale cóż, zawsze mówią, środa minie, tydzień zginie. Także już tyle wytrzymamy do weekendu. Wasze zdrowie. Dobrze. Czym się dzisiaj będę golił? Bohaterem dzisiejszego odcinka, jak widzieliście na zdjęciu poglądowym, będzie taka oto mała tubka Palmolive Men, którą znalazłem już jakiś czas temu, a konkretnie znalazłem ją po zachwycie produktem Palmolive, czyli jak kupiłem sobie, oglądaliście na filmie, film z Palmolive Shaving Stick, czyli Palmolive ten sztyft do golenia. To potem trafiłem z tej samej wersji zielonej, trafiłem krem do golenia, który stwierdziłem, że jest taki sam jak sztyft, więc dałem teściowi, niech ma chłop, niech się cieszy, co mu będę żałować, w prezencie dostał ode mnie. A ja, będąc w lokalnej drogerii, zauważyłem na półce taki oto krem. Mówię, no takiego jeszcze nie miałem, tym bardziej wersja Sensitive z Aloe Vera Shave Cream. Jak widzicie, wersja for men. Takie coś tutaj. Tutaj są drobne napisy. Jak widzicie, wyprodukowano we Włoszech. Tutaj jakby coś jest związane z Belgią, więc może produkowany w Belgii albo, ale na pewno nie u nas w Świdnicy. Jest numer nasz polski. Centrala w Warszawie. No i cóż, kremik jak kremik. Tuba 65 gram. Zapach bardzo przyjemny. Powiedziałbym lepszy niż ten zielony w mojej ocenie, ale to już musicie sami ocenić, poszukać w waszych drogeriach. Może jest on dostępny, a jest on na pewno dostępny na internecie, więc u mnie linki pod filmem zawsze znajdziecie, podlinkuję za każdym razem do każdego z produktów, więc jeśli ktoś jest fanem Palmolive, szczerze, warto się zainteresować. Dobrze, skoro Razor Rock Game Changers Shave Club, no to moja ulubiona maszyna, czyli Razor Rock Game Changer 68P z żyletkami. Już z trzecim użyciem rosyjskiej rapiry Platinum Lux. Do tego wezmę jeden z moich ulubionych pędzelków, czyli Yagi 24 mm Sagrada Familia z włosiem tuxedo syntetycznym. A po goleniu to jest osobna historia. Po goleniu, jak widzieliście, klasyka klasyki. Czyli jak to powiedział jeden z panów, którego poznałem w drogerii, zapach Jamajki lat 90. Ale to po goleniu opowiem wam tą historię, ponieważ ja zawsze twierdzę, że swój na swego zawsze trafi. Dobrze, posłuchajcie, co udało mi się znaleźć na temat Palmolive'a i Bruta, co nam mówią producenci o tych produktach. Palmolive Sensitive został wzbogacony naturalnym wyciągiem z aloesu, który pomaga chronić skórę przed podrażnieniami spowodowanymi użyciem maszynki do golenia. Delikatny krem do skóry wrażliwej. I ot cała filozofia. Na temat Bruta.
Tutaj są dużo, dużo ciekawsze fakty. Woda po goleniu to ponadczasowy klasyczny męski zapach z rodziny paprociowatych foreur. Brud pachnący lasem, cytrusami i delikatnymi zielonymi kwiatami. Odzwierciedla eleganckiego mężczyznę. To bogata, zarazem świeża kompozycja z wieloletnią tradycją od 1965 roku. I do tej pory stał się symbolem wszystkich pewnych siebie mężczyzn, którzy mają swój własny styl. Twarzami kampanii reklamowych na przestrzeni lat było wielu znanych osobistości, między innymi Muhammad Ali, Henry Cooper, czyli dwóch wybitnych bokserów, nie muszę mówić, kim są te osoby. I ten Henry Cooper użył w reklamie pewnego hasła, który się nazywał Splash It Over. Splash It All Over. W kampaniach pojawili się także mistrz świata w wyścigach motocyklowych Barry Sheen, sportowiec David Emery, brytyjski piłkarz, to ja już nawet pamiętam, Kevin Keegan, Keegana pamiętam, w Niemczech marka została wypromowana w latach 70. przez piłkarza Franza Beckenbauera. Kto to jest? Wiadomo. Bayern Monachium. W Wielkiej Brytanii gwiazdą Brud był Paul Gascoigne. A Roger Moore jako James Bond, wyobraźcie sobie, w filmie Live and Let Die, czyli Żyj i pozwól umrzeć, użył dezodorantu Brud w samoobronie, używając go jako miotacz płomieni. Elvis Presley również używał Bruta. I pewien chłopiec, którego ja pamiętam, którego widzę co roku, tak zwany Kevin sam w domu. Pamiętacie Kevina, który tej sceny nie da się zapomnieć. Po kąpaniu nakropił sobie bruta, trzasnął na twarz i po prostu. To jest scena, której nie da się zapomnieć. Typowe dla Wód Kolońskich brud są unikatowe szklane flakony ze srebrną zawieszką. Faktycznie są takie i są one dostępne. Wystarczy poszukać. Ze srebrnym korkiem. Zapach brud przyniesie ci niezwykłe uczucie odświeżenia i luksusu. Także, no nie ma, tutaj nie ma, nie trafimy źle, że tak powiem. Używając zapachu brud, a u mnie historia z brudem jest całkiem inna, ale to już po goleniu porozmawiamy sobie o tym. Dobrze, zwilżam twarz, przechodzimy do golenia. Zarost dwudniowy, bez zmian. Już przechodzę na dół. Micha od pani Ani z Rekogary. Porządna nakrętka. Także zobaczcie. Kremik ma taką białą, bardzo perlistą konsystencję kremu. Pędzel zwilżony. Możemy przejść do wyrabiania piany. Od razu bardzo, bardzo mocno pachnie ten Palm Olive Sensitive. Ma taki lekko cytrusowaty zapach, połączony z aloesem. Powiem Wam szczerze, naprawdę wszystkim fanom świeżych zapachów mogę zdecydowanie go polecić tak. I kropelka.
butelkę na pętlę. Jak widzicie, piana się tworzy. Widać, że jeszcze chce wody. I przede wszystkim, co jest fajnego tutaj, to konsystencja, która nam się tworzy, która w Palm Olive, czy to w sztyfcie, czy w kremie niebieskim, odpowiedniku sztyfta, czy w tym, po prostu tworzy się natychmiastowo, jest ona gęsta. Naprawdę produkt, który mogę polecić wszystkim początkującym. Kremik nie był drogi, bo kosztował jakieś, ja wiem, 2,70, więc żaden szał cenowy. Zobaczcie, piana zaczyna nam się tworzyć naprawdę. Zobaczcie, jak to się ciągnie, świeci. Ja myślę, że jeszcze chwila i już. Powiedziałbym, że z Palm Olive'em nie może wam iść źle, jeśli chodzi o konsystencję piany, jaką należy uzyskać. To na razie Palm Olive, powiem wam szczerze, że jeszcze mnie nie zawiodły, zobaczcie. Oczywiście mówię o nie zawiodły z gatunku produktów budżetowych, bo wiadomo, produkt Palm Olive zalicza się do produktów budżetowych, więc u mnie, jeśli chodzi o budżet, to poza Leą Palm Olive to numer jeden, zdecydowanie. Zapach bardzo przyjemny.
nienachalny przede wszystkim, nie taki obezwładniający, duszący. Bardzo przyjemny jednak Palmolive. Trzeba tutaj pochwalić. Robią kawał dobrej roboty. Tutaj oczywiście mentolu żadnego nie ma. Nic takiego nie czuję. Powiedziałbym zapach aloesu połączony delikatnie z jakby tak z taką kropelką cytrusów. Jest ona bardzo fajnie wyczuwalna po wyrobieniu. Więc myślę, że propozycja na letnie miesiące jak najbardziej. Maszynka idzie sama. Nie dziwię się, powiem Wam szczerze, dlaczego niektórzy mają pełne półki Palmoliwa. Przede wszystkim moje serducho Palmolive w gatunku tych budżetowych mydeł zdobył jakością, jaką oferuje. W trakcie golenia przede wszystkim. Po goleniu może nie, ale w trakcie golenia to naprawdę zawsze powtarzam i będę powtarzał, że naprawdę kładzie na ziemię dużo droższe od siebie odpowiedniki. A co za tym idzie? Żeby się dobrze i fajnie ogolić. Wystarczy także produkt budżetowy. No i muszę też przyznać, że nakładając pianę nic mnie nie szczypie, nie czuję żadnego ściągnięcia. Zostawił ten kremik naprawdę bardzo fajny zapach na skórze. Bardzo subtelny przede wszystkim. Wszystkim fanom golenia budżetowego, którzy nie są zwolennikami droższych produktów, mogę z ręką na serduchu naprawdę polecić.
Bardzo przyjemnie. Został delikatny poślizg na twarzy. Delikatna ochrona. Nie czuję żadnego szczypania. Krew nigdzie nie leci. Więc jak zawsze w tym czasie umyję pędzel, żeby nie marnować czasu. Jedyne co, to nie bójcie się podczas wyrabiania piany dodawać wody przede wszystkim. Te palmoliwy naprawdę one lubią. Lubią wodę, lubią jej dużo. Ale wiadomo, nie z przesadą. Tego zawsze powtarzam. Ło! Ok, wszystko gra. Dobra. Wytrę pędzel. Już wytarty. Powiem wam szczerze, jeden z moich ulubionych. Sagrada Familia. Dobrze. Przejdźmy w takim układzie do aftershave'a. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Wiecie co, zmęczenie dzisiaj daje już się we znaki. Chyba to ta moja gapowatość już wynika ze zmęczenia dzisiaj, z tego upału. Wybaczcie. Także przejdźmy do aftershave'a. Brut Aftershave, zobaczcie. Perfums Prestige z Paryża, 1965 rok. Taka jakby imitacja skóry na opakowaniu. Tutaj nic więcej nie ma. Pisze Brut, the essence of man. The fresh distinctive fragrance of Brut, czyli świeży i wyszukany zapach, taki elegancki zapach Bruta. Tutaj jest skład. Widać, że wyprodukowano w Unileverze w Wielkiej Brytanii. Tak wygląda buteleczka. Wszystkim myślę dobrze znana, bo jest to bardzo popularny produkt na naszym rynku. I nie tylko w światowym. W Stanach jest troszeczkę inna butelka, smukła, taka z długą szyjką. Także po odkręceniu zapach naprawdę przyjemny, właśnie tak jak opisuje ją producent. Zobaczcie, tylko trzeba uważać niestety. Nie ma tego skraplacza, tutaj musimy uważać na rozlanie. Zdecydowanie wszystkim fanom paprotkowych zapachów mogę go polecić. Ja dostałem go w prezencie od mojej mamy, wyobraźcie sobie, która poszła do jednej z takich drogerii przydomowych, których jest u nas pełno, gdzie prowadzi ją starszy pan. Co się okazało, jak ja pojechałem do mamy, słuchajcie, jeśli chodzi o Bruta, tutaj jest historia ogromna, bo dostałem w prezencie i po goleniu, i mam Old Spice'a mówię, Bruta Eau de Toilette, czyli wodę toaletową, której jak widzicie używam bardzo intensywnie w letnim sezonie. I słuchajcie, poszedłem i starszy pan za ladą mi powiedział, że on Bruta jak najbardziej poleca, klasyka klasyki, że on jako były marynarz, będąc na Jamajce, wyobraźcie sobie, w latach 90. to tam to robiło furorę. Jemu się to kojarzy z Jamajką lat 90. Więc dzisiaj
można powiedzieć. Jak wyjdę z łazienki, będę pachniał niczym Bob Marley w latach 90. Nie no, śmieję się oczywiście, ale jeśli to jest... Mega przyjemnie, powiem wam, ile bym tego nie dał. Oczywiście kapselek musiał już się pokulać. Aha, i bardzo fajne logo tutaj jest wyciśnięte. Ile bym tego nie dał. Bardzo fajna sprawa. Nie zostawia nam żadnej klejącej powłoki na twarzy. Nie ma żadnej tłustości, żadnego mentolu. Jest tylko zapach, żadnego szczypania nie odczułem. Nic dodać, nic ująć, klasyka, tak jak ten pan mi w drogerii powiedział. I cóż, środowe golenie za nami, także jeśli chcecie spróbować takiego zestawu, to zestaw na lato w budżetowym stylu, ale w jakże świetnym stylu. Naprawdę serdecznie polecam. Wszystkie linki będą pod filmem. I cóż, ja dopijam yerbę, życząc wam udanej reszty dnia. Przed nami pomału jeszcze 2 dni i będziemy mieli weekend. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!